Protest koronasceptyków w Lipsku. Zatrzymani neonaziści Niemcy. Demonstracje koronasceptyków w Lipsku. Policja zatrzymała 24 neonazistów. 24 neonazistów zatrzymali funkcjonariusze podczas protestów w Lipsku, pisze dziennik Bild. Demonstranci sprzeciwiali się obowiązującym obostrzeniom koronawirusowym. Kilka tysięcy przeciwników ograniczeń pandemicznych demonstrowało w sobotę w Lipsku. Jak poinformowała wieczorem rzeczniczka policji, kilka marszów koronasceptyków zostało zatrzymanych w centrum miasta. Późnym popołudniem demonstranci próbowali przedrzeć się przez kordon policji w centrum Lipska. Policjanci użyli wobec nich gazu pieprzowego, informuje dziennik Bild. Na Twitterze policja poinformowała, że otrzymała telefony alarmowe od rannych osób. Wśród uczestników sobotnich zajść byli znani policji neonaziści, pisze dziennik Bild. Wylegitymowaliśmy już 24 osoby ze spektrum prawicowego. Ze względu na ich zachowanie i przedmioty, które mieli przy sobie, osoby te zostały zatrzymane, podała policja. W sobotę w Lipsku odbyło się też kilka kontrdemonstracji,